Luna reprezentowała Polskę na tegorocznej Eurowizji. Choć nie udało się jej awansować do finału, artystka wyraziła wdzięczność za wsparcie, dzieląc się wzruszającym przesłaniem na Instagramie. Po ogłoszeniu wyników, które nie dały jej awansu do finału, Luna podziękowała swoim fanom za wsparcie i oddanie. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z flagą LGBT+, podkreślając swoją wdzięczność za możliwość dzielenia się swoim światem na wielkiej scenie Eurowizji. Otworzyłam swoje serce na was wszystkich, napisała Luna. 24-latka, która od kilku tygodni intensywnie przygotowywała się do wielkiego show, nie kryła rozczarowania brakiem awansu do finału. Mimo to podkreśliła, że występ na Eurowizji był dla niej niezwykłym doświadczeniem. Luna dziękuję za wsparcie społeczności LGBT+. Po ogłoszeniu wyników półfinału Luna opublikowała na Instagramie zdjęcie z flagą LGBT+ i podziękowała fanom za ich wsparcie. W poruszającym wpisie wokalistka podkreśliła, że chce być głosem dla tych, którzy czują się wykluczeni i samotni. Moi kochani, otworzyłem swoje serce na was wszystkich. Mimo że nie dotarłam do finału, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam podzielić się z wami moim światem i zbudować te dwie wieże na tej niesamowitej scenie. Jedna dla mnie i jedna dla was wszystkich, dodała, jeśli kiedykolwiek poczujecie się słabi, samotni, inni, opuszczeni lub niewystarczający, możecie ukryć się w wieży. Możecie też zbudować nową. To wy dzierżycie władzę, jestem taka szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam pozostać sobą przez te wszystkie chwile. Jestem bardzo wdzięczna za tę wspaniałą okazję, wspaniałą podróż, a przede wszystkim za was wszystkich. Dziękuję za całą waszą miłość i wsparcie. Nadchodzi nowy rozdział. Pozostańcie ze mną w świetle miłości i wolności. Polska bez awansu do finału Eurowizji 2024. Po pierwszej części eliminacji konkursu piosenki Eurowizji 2024 ustalono listę 10 artystów, którzy awansowali do finału, który odbędzie się w sobotę 11 maja. Po zakończeniu wszystkich występów przeprowadzono głosowanie, a następnie ogłoszono wyniki. Państwa, których reprezentanci ponownie wystąpią na scenie finałowej, to Serbia, Portugalia, Słowenia, Ukraina, Litwa, Finlandia, Cypr, Chorwacja, Irlandia i Luksemburg.